No bo chcieliśmy was poprosić, żebyście wysłali to zgłoszenie na Grunwald. Zgłoszenie możecie zrobić przez stronę nptv.pl i tutaj jest druga zakładka Grunwald 2023. Klikamy. Otwiera się takie okienko. O. I tutaj po prostu trzeba wpisać swój adres e-mail. Tym bardziej, że byście chcieli dostać potwierdzenie. Tutaj prosimy o to, żebyście nam się jakoś przedstawili, na przykład tam imię, tak, miejscowość, o, imię Nazwisko Kraków. niekonieczne. Niekoniecznie jest nazwisko, pseudonim może być, ale jak napiszecie imię, nazwisko to i pseudonim, to co tutaj, no to jest dla was pole. Numer telefonu też nie jest konieczny, pole numer telefonu nie jest konieczne, ale wiecie, telefon to jest taki szybki, wygodny kontakt, w razie czego można zadzwonić, gdyby coś złego się działo, albo pilną informację przekazać, albo odpowiedź. Przynależność do stowarzyszenia, do grupy, bardzo nam się to, bardzo prosimy o uzupełnienie tego pola, bo jeżeli będziemy mieli wątpliwość, czy grupa jedzie razem, czy nie, czy jest zorganizowana, albo jeżeli będziemy chcieli was w jakiś sposób zorganizować, to ta informacja nam się przyda. Trzecie pole to, w które dni bierzesz udział, weźmiesz udział. Jest to o tyle ważne, że tam zamawiamy sanitariaty i inne rzeczy, musimy to odpowiednio wyliczyć. I ostatnie pole, pomóż nam zaplanować, zadecyduj, czy będziesz zainteresowany informacjami takie jak posiłki w rycerskiej, czyli w karczmie rycerskiej, spanie na polu biwakowym, że chcesz na przykład zatrzymać się autem, namiotem i tak dalej. Na przykład t-shirt kamracki, jeżeli będzie, ewentualnie inne, tutaj można wpisać własny tekst. No i na końcu klikamy, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych podanych w powyższym formularzu w celu organizacji spotkania na Grunwaldzie. I klikamy sobie, tutaj można zaznaczyć taką opcję, wyślij kopię moich odpowiedzi, czyli sam też dostaniesz informację, co wysłane jest do nas. I klikamy na dole, prześlij. I co się stanie, jak prześlecie? No, w tym momencie jak prześlij, to akurat mi się pokazuje, że mam nieuzupełnione pola. No tak. Ale gdyby było wszystko w porządku, może się pojawić taka ikona tak zwanego recaptcha, czyli sprawdzenie, czy jesteś człowiekiem. Trzeba kliknąć odpowiednie kafelki, jest pełna instrukcja. Na przykład będzie informacja, kliknij w kafelki. Na których są rowery na przykład, albo światła uliczne, albo przejście dla pieców. Dobrze by było, gdybyś to wypełnił, gdyby to zobaczyli. Następnym razem to zrobimy. Dostaniecie zwrotnego Jeżeli maila. zaznaczacie sobie opcję, wyślij do mnie kopię moich Tak. odpowiedzi, to dostaniecie tą informację, a my otrzymamy mniej więcej informację, żebyśmy mogli pomóc sobie i właścicielce karczmy rycerskiej, mniej więcej zaplanować, ile ma przygotować pożywienia, posiłków, tak żeby to było Na jaki ma różnego się dostępne. przygotować, na jaką produkcję żywności ma się Tak przygotować, jest. tak? I Rozumiem. przypominamy, rodacy kamraci, przypominamy, że imprezę planujemy na dni piątek 25, sobota 26, niedziela 27 sierpnia. Prosimy o wypełnienie tego formularza rejestracyjnego, zgłoszeniowego. Gwarantujemy wam dobrą atmosferę, miejsce na polu biwakowo-kempingowo-kamrackim, sanitariaty, umywalki. Jeśli zgłosisz zainteresowanie, jedyna restauracja karczma rycerska przygotuje dostateczną ilość posiłków. Liczymy, że przywieziecie ze sobą. Zabezpieczy, Tak. zabezpie, stop, Marcin. Zabezpieczy możliwość posiłków, bo nie umawiamy się z karczmą, z gospodą rycerską na abonamentowy jakiś. Tak, nie ma czegoś takiego. Pamiętajcie, żebyście się nie dali też podpuścić komuś. Nie ma żadnych przedpłat ani karnetów na żywność, na spanie, na Tak. gadżety. Nic takiego nie ma. Nie. To jest. Liczymy, że wy przywieziecie ze sobą świetną energię na polski duch narodowy, pogodę i świetne samopoczucie. Tak, czyli co? Żeby ten formularz wypełnić, trzeba wejść na stronę Na stronę NPTV. nptv.pl klikamy zakładkę Grunwald 2023 i pojawia się nam ten formularz do wypełnienia. Prosty formularz, kilka informacji. Bardzo prosimy o podesłanie ich. Dla nas jest to cenna wskazówka, jak mamy się przygotowywać. Tyle. I aż Krótko i tyle. na temat. I aż Tylko tyle. tyle i aż tyle. Dokładnie. Na Grunwald.
Na Grunwald. Dzisiaj mamy 12. Zostało nam do Grunwaldu ile? Dzisiaj mamy już 13. Już nam się 13. zrobiła niedziela, tak? 13. Wszystko zdarzyć się może. Ile nam zostało do Grunwaldu, synek? No, niecałe 2 tygodnie. No. Bo widzimy się, możemy się zobaczyć od 25 do 26, czyli mamy 13-12 dni, zależy jak liczyć. 24 ja mam rozprawę sądową w Warszawie. Ja i Niedzielski, ładna z nas para, ponieważ poczuł się zagrożony, obrażony, w niebezpieczeństwie. Chociaż... Z Niedzielskiego i z Wojciecha, co prawdą się para. Tak. I 24 będę miał rozprawę, będziemy się napierdalać na sali sądowej prawnie, prawda? Prokurator będzie mnie skarżył, ja się będę bronił, sędzia będzie słuchał, a 25 się znajdę na Grunwaldzie, także będę, że tak powiem, wypełniony adrenaliną i dobrym samopoczuciem, bo to wiecie, dzisiaj na pochyłe drzewo pod tytułem Niedzielski wszyscy skaczą. Bardzo sam jestem ciekawy, za coś to, co to ten prokurator będzie tutaj wygadywał przeciwko mnie i czego to będzie dla mnie żądał. Super przeżycia. No zobaczymy. No, zobaczymy. Co tam wyjdzie. Tak.